Powiem Wam dzisiaj o rumach z Guadeloupe. Guadeloupe to departament zamorski Francji, podobnie jak Reunion czy jak Martynika, więc gospodarczo traktowana jest tak samo jak inne kraje Unii Europejskiej, dzięki czemu bez dodatkowych ceł możemy cieszyć się importem rumów z tych dalekich zakątków świata. Wyspę odkrył w 1493 roku Krzysztof Kolumb. I od początku, tak jak inne wyspy z Antylii, była miejscem, na które wysyłano niewolników do pracy na plantacjach. Tubylcza ludność tak naprawdę bardzo szybko przestała tam istnieć. Głównie sprowadzano czarnych niewolników z Afryki i eksploatowano plantacje, produkując cukier i oczywiście produkując rum. A raczej rum, bo to jest rum francuski, przez H po R i jest to rum, który jest robiony zupełnie inaczej niż rumy w stylu brytyjskim, jak na przykład Hamden, czy rumy w stylu hiszpańskim, jak na przykład Barcello. Rumy francuskie to są rumy, które są robione z przefermentowanego soku trzciny cukrowej, a nie z melasy. W przypadku Guadeloupe są to rumy robione z przefermentowanego soku. Fermentacja jest stosunkowo długa, a destylacja jest w kolumnach. Daje to rzeźkie aromaty, sporo nut fermentacyjnych i bardzo przyjemne aromaty bananowe, bardzo typowe dla rum z departamentów z dawnych kolonii francuskich. Jeśli chodzi o naszą Carouquet, jest to najstarsza destylarnia na wyspie. Powstała już w 1895 roku obok plantacji trzciny cukrowej, a nazwa Carouquet w języku dawnych mieszkańców tej pięknej wyspy oznacza wyspę wśród wód, piękną wyspę wśród wód. Produkcja tego rumu to jest tak naprawdę, można powiedzieć, że to jest rum single estate, dlatego że całość odbywa się na terenie posiadłości Santa Maria Marquisat, a za produkcję odpowiada Grégor Haywood. Miałem okazję kilkakrotnie z nim rozmawiać. Przecudowny facet, byliśmy nawet w Aquavite kiedyś z nim dłuższą rozmowę. Jest wielkim fanem białych, mocnych rumów o świeżych zapachach, łąki, kwiatów, trawy i owoców. Takim klasycznym jego rumem jest rum Agricole Blanc. W tej ofercie Carouquet jest jeszcze oczywiście koktajlowy rum Silver, jest rum Gold, ale ten, którym dzisiaj się zajmujemy i którego będziemy mieli okazję niedługo razem próbować, to jest Carouquet Vieux Agricole. Jest to rum, który leżakował od 3 do 5 lat, przede wszystkim w beczkach po koniaku, bo to też jest charakterystyczne dla dawnych kolonii francuskich, że rumy nie leżakują tutaj w beczkach po bourbonie, ale najczęściej w beczkach po koniaku. Wsadzam nos do kieliszka i czuję słodki aromat, ale nie tak słodki jak na przykład w rumach Barcello. Jest to słodycz gruszki w syropie, jest to czy brzoskwini. Jest to słodycz miodu, ale są też bardzo typowe nuty fermentacyjne i bananowe i leciutko drożdżowe. W ustach dużo bananów, nawet pieczone banany, lekko nuty bakali i przypraw, które rum wziął z beczki po koniaku i gdzieś tam jeszcze no, jest nuta taka tytoniowa, właśnie sporo ziół, myślę, że może tymianek, majeranek, jakieś zioła prowansalskie. W finiszu oczywiście jest dużo wanilii, ananas, mango, no i głównie te wszystkie banany świeże, banany zielone, banany dojrzałe, banany pieczone, banany smażone. Bardzo lubię styl rum agricole. Jest to mój styl ulubiony. A zapraszam Was do poznania tego rumu i do mojej dłuższej opowieści na temat rumów Carouquet. 25 maja o godzinie 20 podczas naszej wspólnej degustacji online.
podczas której będę Was przeprowadzał przez świat rumów z różnych stron świata, nie tylko z Gwadelupy, bo będziemy też opowiadać o Dominikanie. Popłyniemy na Jamajkę, do Indii i na koniec spróbujemy sobie amerykańskiego rumu infuzjowanego Black Magic.